trzeba przed rozpoczęciem jazdy motocyklem powinniśmy sprawdzić w każdym motocyklu układ napędowy. W tym motocyklu akurat Yamaha YBR naciąg łańcucha się zawiera między 2 a 3 cm. Po sprawdzeniu naciągu łańcucha kolejnym elementem, który powinniśmy nawet na egzaminie sprawdzić, są to światełka. Pierwsze światła to są światła pozycyjne. Pokazujemy w ten sposób, z przodu jest barwy białej, z tyłu barwy czerwonej. Określają pozycję motocykla oraz światło pozycyjne w barwie białej oświetla tablicę rejestracyjną. Kolejnym światełkiem, które musimy umieć zaprezentować, jest światełko mijania. Światełko mijania pali się w momencie uruchomienia motocykla. Po uruchomieniu motocykla z przodu się zapala światełko mijania. Kolejnym światełkiem jest światło drogowe. Przełączamy przełącznika świateł mijania na światła drogowe i w ten sposób uruchamiamy światła drogowe. Pozostają nam jeszcze do pokazania światła kierunkowskazów. Kierunkowskaz lewy, przód, tył. Kierunkowskaz prawy, przód, tył. Światło hamowania stop. Czyli pokazujemy, że jest światło hamowania stop jest na hamulcu ręcznym, zarówno jak i na hamulcu nożnym. Jeżeli chodzi o wskazanie poziomu płynu, to musimy umieć wskazać poziom płynu hamulcowego. Jest tutaj okienko, minimum to jest lower, czyli powinno być połowa. W tej chwili wskazanie jest maksymalne. Jeżeli chodzi o wskazanie poziomu oleju, to trzeba zaznaczyć, że motocykl powinien znajdować się na podnóżce centralnej, czyli być wypoziomowany. Silnik powinien być zimny, a wskaźnik poziomu oleju znajduje się tutaj po prawej stronie. Jego zawartość powinna być znajdować się w przedziale między minimum a maksimum. Jeżeli te wszystkie rzeczy, że tak powiem, sobie posprawdzamy, dopiero mamy przygotowanie do jazdy, które obejmuje założenie hełmu ochronnego, zapięcie, wsiadamy na motocykl, zrzucamy go z podnóżek, sprawdzamy wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Jeden hamulec, kierownicę, amortyzatory, dopiero ustawiamy sobie lustereczka, dopiero wtedy odpalamy motocykl, dajemy pierwszy bieg, wracamy do pozycji wyjściowej, upewniamy się lewo, prawo i rozpoczynamy jazdę. To są wszystkie elementy, które nas obowiązują przed rozpoczęciem stricte egzaminu praktycznego.